Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku z serii Moje Top Produkty. Jest to druga część takiej serii na moim kanale. Tamta bardzo dobrze się przyjęła, bardzo Wam się podobała. Myślę, że ta też może Wam się spodobać. Mam produkty podzielone na produkty kosmetyczne, jeśli chodzi o makijaż i o produkty pielęgnacyjne. Tak więc zaczynajmy i zacznę od rzeczy, którą ostatnio Wam pokazywałam w holu. Jest to cień z Golden Rose, numerek 05, matowy pojedynczy cień. On jest chłodny, jasny i to jest ten, który mam tutaj w chwili obecnej na powiece. I jego koszt to, z tego co pamiętam, około 11-12 zł, ale naprawdę jest wydajny i polecam właśnie kupić, jeżeli ktoś szuka takiego kolorku i załóżmy ma w paletce, a używa tak jak ja, tylko tego jednego z paletki, to naprawdę opłaca się kupić ten cień. Cień ma 2,3 gramy, ale i tak fajnie jest mieć taki jeden pojedynczy cień w makijaż. Dzienny robiłam nim na kanale, jest filmik. Zapraszam Was, odsyłam, link będzie w opisie filmu. Następnie mamy podkład z Eveline. On był w holu z Rossmana z tej promocji minus 55%. Był to dla mnie test. Używałam go co jakiś czas. Dzisiaj mam go na sobie, więc możecie zauważyć, że ładny daje efekt. Nie ciemnieje. Fajnie się aplikuje, jest taki lekki, nie jest taki klejący, taki ciężki, jest lekki, fajnie się właśnie aplikuje. Jest to podkład płynny, bierzemy sobie tutaj pipetką, jest trwały, nigdzie się nie zbiera, nie robią się brzydkie. No takie, nie wyciera się i taki brzydki efekt nie wychodzi. I on, na przykład ja użyłam korektora z Essence i z Catrice, on ładnie ze sobą się łączą, polecam i z tego co się orientuję, ale mogę się mylić, bez promocji ten podkład kosztuje chyba około 36 zł, ale to wiadomo, można gdzieś coś upolować promocję i mój kolorek to jest 010 Light Beige, polecam. Następnie mamy pomadkę, którą również mogliście widzieć z Bell, matowa, ona jest również z holu z Rossmana na promocji minus 55%, numerek 04, bardzo ją polecam, jest trwała, naprawdę trwała, ładne daje wykończenie na ustach, takie nie klejące, nie czuć jej, że mamy ją na ustach, ale właśnie jest trwała, ma ładny kolorek, pokażę Wam ją na ręce, tak dla przypomnienia. Taki malinowy, ładny kolorek, nie czerwony, nie różowy, taki naprawdę malinowy i soczysty. Polecam ją serdecznie, niewyczuwalna na ustach i długotrwała, a koszt chyba bez promocji żadnej to jest około 20 zł, ale mogę się mylić. Następnie mamy coś, co dostałam w prezencie, jest to utrwalacz Kobo w sprayu i muszę Wam powiedzieć, że to też był dla mnie test, nigdy nie używałam wcześniej fixera w sprayu, ani z Kobo. Używałam wcześniej Bielendy w mgiełce, ale byłam z niej zadowolona. Jednak zaczęłam używać tego właśnie, żeby przetestować. Już mam tego mniej niż pół i naprawdę polecam. Fajnie tak ściąga skórę, ale naprawdę przedłuża nam efekt tego makijażu. Trzyma się naprawdę cały dzień rewelacyjnie. Nie mam pojęcia, jaki jest koszt tego, ale to łatwo można sprawdzić w internecie. 150 ml ma pojemność, teraz tu widzę, ale jest naprawdę, naprawdę wydajny, bo to my szukamy z dalekiej odległości po kilka psików na twarz, także naprawdę polecam ten produkt, godny polecenia. I ostatnia rzecz z produktów kosmetycznych, jest to rzecz, którą widzieliście ostatnio w holu, ale już chcę się wypowiedzieć na jej temat. Jest to matujący krem BB o działaniu antybakteryjnym z Under 20, kolorek 01. Pojemność ma aż 60 ml, więc chcę zwrócić uwagę na to, że nie ciemnieje, ma fajną taką gęstą konsystencję i muszę Wam powiedzieć, że jak na krem BB jest naprawdę bardzo kryjący. Sporo razy zdarzyło mi się, że nałożyłam go za dużo i musiałam nadmiar sobie zdjąć, ale tu jest jego kolor, jak widzicie, jest naprawdę jasny i wtapia się w moją skórę. Ładnie pachnie, duża pojemność. Ja go kupiłam za około 11 zł na promocji, ale bez promocji chyba kosztuje coś 16-20. Tym bardziej, że pojemność to 60 ml. I on wytrzymywał mi naprawdę upały po ponad 30 stopni. Także uważam, że jest to super produkt.
nie ciemnieje, nic się tutaj nie klei, nie lepi. Ja to oczywiście przypudrowywałam i się mi trzymał, naprawdę nigdzie się nie ścierał przez cały dzień do momentu zmycia makijażu. Mi ten produkt się sprawdził, ale pamiętajcie, że każdy produkt, jaki Wam pokazuję tutaj, to są tylko i wyłącznie moje top produkty i moje opinie, produkty, które sprawdziły się mi. Co nie znaczy, że muszą się sprawdzić Wam, także... miejcie to na uwadze, ale być może któryś z produktów Wam się też sprawdził, to dajcie znać w komentarzach na dole, ja chętnie poczytam Wasze opinie, te negatywne, te pozytywne, Wasze doświadczenia z danymi produktami, chętnie w komentarzach poczytam. Dobrze, teraz przejdźmy do produktów pielęgnacyjnych i żeby się długo nie rozwodzić na temat produktu, to już wiecie z szybkich recenzji, że polecam te kremy, więc one znajdują się właśnie w moich top kosmetykach, są rewelacyjne, widzicie, że zużycie jest naprawdę duże, już kupiłam sobie i tak w zapasie, pojemność 50 ml, dostępne były u mnie w Lidlu, w tej chwili ich nie ma, być może jeszcze w Waszych Lidlach są i z tego co pamiętam koszt to był 4 zł, ale nie jestem pewna, czy nadal taka cena się utrzymuje, jeżeli są gdzieś jeszcze dostępne w Lidlach. Jakoś ostatnio byłam i nie widziałam, czasami są, czasami ich nie ma. 50 ml, niebieski to jest mój faworyt, najpiękniejszy zapach, polecam Wam serdecznie. Następnie przechodzimy do kremu, również z Lidla i on był w holu, na pewno Wam go pokazywałam, taki gel cream aqua, pojemność 50 ml, mówiłam, że kosztuje 9 zł, jest w szklanym słoiczku, co bardzo zachwalałam. Tak wygląda, dużo Wam to nie powie, ale pokażę. Faktycznie ma taki trochę żelową konsystencję, nie jest taki krem, bardzo szybko się wchłania i super nawilża naszą skórę, nic mi po nim się nie stało, nie miałam żadnych wyprysków, niczego, naprawdę świetnie nawilża i staram się go nakładać na noc, po zmyciu całego makijażu, umyciu twarzy, wtedy staram się go codziennie nakładać, czasami zapominam, wiadomo, ale generalnie staram się być systematyczna. Następny mój ulubieniec, to już jest mój wieloletni ulubieniec, jest to szampon Garnier Fructis Goodbye Damage i ja mam ten odbudowa włosów, ja mam ten brzoskwiniowy, z tego co się nie mylę. Nie wiem, ja zawsze myślałam, że to jest brzoskwinia, ale to jest jakiś, no na pewno ma owocowy ekstrakt. Pachnie przepięknie i duży, duży plus za to, że zapach się utrzymuje na włosach, naprawdę. Ja mam pojemność 400 ml, ciężko mi powiedzieć cenę, bardzo często te szampony są na promocjach w różnych drogeriach, czy to Natura, czy Rossmann, czy Hebe, czy różne inne drogerie, naprawdę często można złapać w promocjach i wtedy ten szampon kosztuje coś około 9-10 zł, ale jest wydajny, gęsty, ma fajną konsystencję, super się pieni, no i ten zapach, który się utrzymuje na włosach, serdecznie Wam polecam przetestować właśnie tą serię, każdy znajdzie na pewno do swoich włosów jakiś inny rodzaj szamponu, bo naprawdę jest dużo rodzajów, także polecam. I ostatni już produkt, jaki mam dla Was w tym filmiku, to jest nowy produkt, który też Wam pokazywałam ostatnio w holu, ale już się o nim mogę wypowiedzieć i jest to żel micelarny do mycia twarzy z bioaktywną wodą cytrusową, sok z pomarańczy, kwas hialuronowy, micele i jest to nawilżający do cery normalnej, suchej, wrażliwej, pojemność 190 gram i wtedy, gdy ja go kupowałam, był na promocji około chyba 12-13 zł, ja go kupiłam w Hebe, ale będzie też spokojnie w innych drogeriach. Generalnie muszę powiedzieć tak, że ja na zmycie całego makijażu, no oprócz rzęs wiadomo, bo nie pocieram ich tym, to zużywam około 2-3 pompek. To zależy, jak bardzo intensywny mam makijaż. Oczywiście później jeszcze to zmywam płynem micelarnym i w ogóle jeszcze dalej kontynuuję, ale muszę Wam powiedzieć, że polecam, bo naprawdę dobrze zmywa i szybko makijaż. Wydajny, używam go już jakiś czas, ale jest wydajny, gęsty. Właśnie fajny ma zapach, ale generalnie ja myślałam, że to jest napisane z wodą cytrusową, a na obrazku mamy jakąś jakby pomarańczę i mi to pachnie pomarańczą, ale z czekoladą. Kojarzy mi się to z jakimiś czekoladkami pomarańczowymi, jakby takie galaretki pomarańczowe w czekoladzie. Naprawdę, może Wy używaliście tego, napiszcie, czy Wam to pachnie cytryną pomarańczą, czy może tak jak mi pomarańczą z czekoladą. Naprawdę mnie to zaskoczyło. Przyjemny ma zapach, oczywiście przyjemny, ale no... Myślałam, że będzie woda cytrusowa, to będzie jakiś taki właśnie bardziej cytryna, grejpfrut, coś takiego, a ja tutaj wyczuwam taką gorzką wręcz czekoladę, no nie wiem, taka ciekawostka. Ale polecam Wam ten produkt naprawdę serdecznie, bo musiałam niestety zmienić, ale o tym pojawi się filmik na kanale,
I właśnie chcę to podkreślić, że nic mi się po nim nie stało. W sensie nie zareagował negatywnie, raczej moja skóra nie zareagowała negatywnie na ten produkt i nic mi się nie stało negatywnego właśnie na twarzy, bo używałam innego żelu i miałam po nim strasznie wysypane czoło. Ale to się dowiecie w innym odcinku, bo z chęcią się z wami podzielę właśnie informacją, jaki to był żel do twarzy. Tylko w innym odcinku. To były wszystkie produkty, którymi chciałam się z wami podzielić. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Czekajcie na kolejne. Subskrybujcie kanał i włączajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Jeśli filmik wam się spodobał, zostawiajcie łapkę do góry. A ja tymczasem żegnam się z wami. Dziękuję, cześć!